Dzisiaj na hali Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących odbywa się po raz pierwszy w Kamiennej Górze finał dolnośląski w piłce siatkowej w kategorii chłopców szkół ponadgimnazjalnych. Jakie drużyny wystąpią? Są to 4 drużyny, które przyjechały z terenu Dolnego Śląska. Oprócz naszego liceum jest drużyna z Wrocławia, z Głogowa oraz z Kłodzka. Nagrody, jakieś puchary? Każda z drużyn otrzymuje dyplom. Pierwsze 3 miejsca otrzymają dodatkowo jeszcze medal. Zwycięzcy oczywiście otrzymują puchar. Całość to jako sponsorem to jest powiat kamiennogórski? Tak, całość imprezy jest zorganizowana pod patronatem Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze. I tutaj dla zawodników dodatkowo starostwo ufundowało po zawodach ciepły posiłek, który wykonali uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Tak, to jest.